Na dwa głosy to letnia seria rozmów o życiu w podcaście Karoliny Sobańskiej. Karolina oddaje stery nad rozmową i siada do dialogu z różnymi rozmówcami o przyjaźni, marzeniach, pracy i wartościach. Nowy odcinek czeka na Was w każdy poniedziałek lata. Podcast jest dostępny na wszystkich platformach streamingowych, a na YouTubie oraz Spotify dostaniecie go w wersji wideo. Asiu, czy Ty pamiętasz taki pierwszy moment w Twoim życiu, kiedy pomyślałaś sobie, że chciałabyś oprowadzić się z Polski i potencjalnie mieszkać za granicą? Wiesz co, ja mam wrażenie, że miałam to od dzieciństwa i jak się okazuje, mój mąż też i obydwoje mieliśmy w głowie Hiszpanię, a przez ostatni rok mieszkaliśmy w tej Hiszpanii, w sumie 2 lata temu też. I zdałam sobie z tego sprawę właśnie w tym roku, że to gdzieś w takiej głowie małej Joasi, jak ja na mapie już rozpoznawałam tą Hiszpanię, to czułam, że może być tam dla mnie jakieś miejsce i jak jechałam tu do ciebie, to sobie myślałam, że mi nawet nie chodziło o tyle o mieszkanie za granicą, czy mieszkanie poza Polską, no bo to jest tak często łączone, że skoro chcesz mieszkać za granicą, to nie chcesz mieszkać w Polsce. A u mnie, od tego dzieciaka do teraz, to w sumie chodzi o klimat. Ja chcę mieszkać tam, gdzie jest słońce, gdzie jest ciepło, gdzie jest palma za oknem, więc no w Polsce o to ciężko. Dlatego wybieram po prostu miejsca poza Polską. Ale no, było to we mnie od dzieciaka, aczkolwiek myślę, że mierzyłam się z dużymi przekonaniami, szczególnie podczas studiów, kiedy, wiesz, pojawiają się te opcje, żeby wyjechać na Erasmusa albo na jakiś wolontariat, to ja tego nie zrobiłam wtedy. No właśnie, chciałam cię o to spytać. Tak, nie zrobiłam tego wtedy, tak bardzo skracając tą historię, to po prostu byłam mocno zakochana i dostałam taką informację, że no albo wyjeżdżasz i koniec z nami, albo zostajesz, jesteśmy razem. No i ponieważ nie wierzyłam wtedy, że sobie poradzę, czy z obcym językiem, czy będąc gdzieś sama za granicą, że to było takie dla mnie abstrakcyjne, no to zostałam i nie wyjechałam. Ale pamiętasz, czy to w dzieciństwie było zainspirowane, nie wiem, podróżami, czy jakimiś filmami, czy po prostu miałaś z tyłu głowy tą Hiszpanię tak, w cudzysłowie, z kosmosu? Myślę, że z kosmosu. Miałam takiego wujka, który mieszkał przez wiele lat w Barcelonie i pamiętam, myślę, że miałam mniej niż 10 lat, on przyjeżdżał i opowiadał o tej Barcelonie i ja razem z moimi braćmi po prostu byliśmy tacy Barcelona, Barcelona. Tu nagle się pojawił klub piłkarski, a że fanką piłki nożnej jestem, no to to jakoś tak się ze sobą zaczęło łączyć. No i miałam to szczęście, ten luksus, że pierwszy raz za granicę pojechałam z rodzicami, jak miałam 10 czy 11 lat i to była Turcja, więc też taki odleglejszy kierunek. No bo oni zrobili prostą kombinację przy trójce dzieci z zniżkami, które oferują biura podróży, to po prostu się może bardziej opłacać niż polskie morze na 2 tygodnie z niepewną pogodą. No i nas tam zabrali i ja już wtedy zobaczyłam te bananowce, zobaczyłam te wymarzone palmy. Ja jako dziecko na obrazkach, jak miałam narysować, nie wiem, drzewa, to właśnie rysowałam te palmy. Po prostu coś mnie tam ciągnęło. No i tak co roku jeździliśmy i po prostu chyba taka miłość do tej egzotyki się we mnie umacniała. Więc myślę, że taki miks różnych rzeczy. No, to jest właśnie ciekawe, że pytałam cię o te inspiracje, bo sama zastanawiałam się przed naszym spotkaniem, skąd mi się to wzięło i wydaje mi się, że u mnie jednak głównym takim czynnikiem była szeroko pojęta popkultura, seriale i filmy, bo u mnie dla odmiany, wiesz, była fascynacja szeroko pojętym, lubię to mówić tak, wiesz, z przymrużeniem oka, zachodem, wielkim światem i jak zastanawiałam się wczoraj, które destynacje mnie tak naprawdę ekscytowały, no to oczywiście na czele ze Stanami, ale też jakby Wielka Brytania brzmiała okej, Australia też, czyli wspólny mianownik, jakieś anglojęzyczne miejsca, których się prawdopodobnie naoglądałam w różnych filmach i serialach i sobie to na maksa wyidealizowałam i żyłam po prostu w przekonaniu, że tam jest jakaś lepsza rzeczywistość i też pamiętam, że to mi towarzyszyło od dziecka i mam taką swoją ulubioną anegdotę, nie wiem, czy ja tobie to opowiadałam prywatnie, że jak miałam 13 lat, to miałam takie zadanie na dodatkowym angielskim, żeby napisać list do siebie, czy napisać jakąś notkę o sobie, jak będę miała 19 lat. I ja to, słuchaj, znalazłam, będąc na studiach, że tak powiem, skracając historię, studiowałam w Szkocji, i znalazłam wtedy tą pracę domową i było tam napisane, że nazywam się Karolina, mam 19 lat i studiuję języki obce w Londynie. No Londyn to nie był tylko Edynburg, tak, studiowałam języki obce, ale pomyślałam sobie, dziewczyno, ty miałaś 13 lat, byłaś po prostu
dzieciakiem, mhm, już miałaś w głowie te wizje. W jaki sposób mi się to zrodziło? Dlaczego chodziło o studia? Nie wiem, ale pamiętam, że też miałam taką fascynację w gimnazjum, że marzyłam o tym, żeby pojechać do Stanów, do liceum, chociażby na rok, mhm, na taką wymianę, żeby właśnie pożyć tym amerykańskim życiem. I to była... Ja naprawdę pamiętam, jak ja wierzyłam w to, że to jest jakaś moja, wiesz, życiowa szansa, bo tak intensywne przeżycie. No ale finalnie to się nie wydarzyło i pierwszy strzał miałam właśnie na studiach. Ale rzeczywiście mam wrażenie, że są wśród nas osoby, które po prostu od zawsze marzą o tym wyjeździe i dopóki, no właśnie, to jest to pytanie, dopóki tego nie zrealizują, to żyją sobie z taką wyidealizowaną wersją rzeczywistości, w której rzeczywiście funkcjonują w tym miejscu. No i oto jest największa rozterka czy refleksja. No właśnie, czy w momencie, kiedy my sięgamy po realizację tego marzenia, czyli mamy możliwość testowania sobie tego miejsca, czy ono spełnia nasze oczekiwania? Jak było u ciebie, jak wyjechałaś? No u mnie to był roller coaster emocji, no bo to też się działo w momencie, kiedy na świecie była taka niepewna sytuacja, więc ja trochę z perspektywy czasu myślę o tym, że to była taka ucieczka, mhm, że ta decyzja była podjęta przed marcem 2020, potem dużo rzeczy się wydarzyło i stwierdziłam, że ryzykuję, więc to nie był taki proces przygotowania, spokojnej rzeczywistości, w której po prostu nadchodzi kolejny etap, tylko raczej spontaniczne decyzje. Dokładnie, za chwilę zamkną nam granice. Co jest otwarte? Tanzania i Meksyk. Dobra, to Tanzania. I to nie był kierunek, o którym ja kiedykolwiek, mhm, myślałam i chyba nie tak sobie tą przeprowadzkę wyobrażałam. I myślę, że po tych 3 latach, jak mieszkam w świecie, no bo mieszkam w różnych miejscach, to czuję, że to była najlepsza decyzja, jaką podjęłam. Czuję, że... A w ogóle wyjazd, czy konkretnie ta destynacja? Czy nie, w ogóle wyjazd i spróbowanie mieszkania poza Polską, spełnienie marzenia o mieszkaniu w tych egzotycznych krajach, bo ty mówisz, że u ciebie była ta fascynacja czy Stanami, czy krajami anglojęzycznymi, no a u mnie właśnie tą egzotyką. I pewnie dlatego, że w dzieciństwie zaczęłam jeździć do krajów, no powiedzmy Azji Bliskowschodniej, arabskich, to było coś takiego, co u mnie zapoczątkowało chęć bycia w takiej egzotyce. I ja po prostu teraz już wiem, ostatnio rozmawiałam o tym z moim mężem, że w tej podróży to wcale nie chodziło o to, żeby znaleźć się w innym miejscu, tylko żeby znaleźć się w innym miejscu ze swoimi myślami, w swojej, mhm, głowie, że to była taka bardziej podróż, jest cały czas, ku sobie, niż po to, żeby być czy w Hiszpanii, czy w Indonezji, czy w Tanzanii. I to jest taka mocna dla mnie refleksja po tych 3 latach. Było sporo trudnych momentów, czy takich rzeczy, których myślę, żebym nie przewidziała, że się wydarzą, ale jakby taki rachunek zysków i strat, to ja uważam naprawdę, że to jest najlepsza decyzja, którą podjęłam w przeciągu ostatnich kilku lat. A to jest mega ciekawe, co mówisz a propos tej refleksji, ale wydaje ci się, że to, że czasami nie jesteśmy w stanie zderzyć się z pewnymi przemyśleniami i dopuścić do siebie pewnych myśli, wynika z tego, że jesteśmy właśnie w wygodnym otoczeniu, w którym mamy za dużo punktów zaczepienia, ludzi, miejsc? Ja myślę, że mówiąc o sobie, to ja czuję, że żyłam taką ekscytacją poszukiwaną na zewnątrz. Czyli żeby się dużo działo, żeby było dużo podróży, od poniedziałku do piątku w pracy, intensywnie. Mieszkając w Polsce. Mieszkając w Polsce. A potem 16 w piątek jadę na lotnisko, siadam w samolot, jadę gdzieś na city break, no bo potrzebuję zmienić ten punkt widzenia. Przy okazji to jak najwięcej zobaczyć, jak najwięcej zdjęć zrobić, jeszcze jakiś content do tego wyprodukować. Poniedziałek, 7 rano, lądowanie na lotnisku i hop do pracy. Po pracy jakieś przyjemności, spotkania ze znajomymi. No i gdzie ten czas, żeby tak sobie po prostu usiąść i na przykład zastanowić się, jak się czuję, czego potrzebuję, czy to, co robię, robię automatycznie, czy jednak jest to podyktowane faktycznie moimi potrzebami. I ja pamiętam, że my potrzebowaliśmy taki zawsze jeden weekend, bukowaliśmy sobie w skali miesiąca, żeby zaszyć się w domu, zawinąć się w kokon i po prostu odpoczywać, bo no, potrzebny był reset. I znowu, po tych 3 latach życia w inny sposób, takiego zdystansowania się, mniej bodźców jest dookoła, bo też to jest życie w naturze. I jest, no to zależy w sumie od miejsca, bo atrakcje można sobie wymyślać. Ale ja właśnie myślę o Warszawie, kiedyś mój znajomy tak powiedział, że
może to jest trochę zdezaktualizowało pod kątem takiego słowa drogo, ale on powiedział, że Warszawa wcale nie jest droga, tylko jest po prostu bardzo dużo pokus. Mhm. I ty masz ochotę, jak tu jesteś, no, korzystać z tego. I ja przyleciałam 5 dni temu i czuję, jak wiele pokus z każdej strony do mnie woła, a bardzo mi zależy na tym, żeby nie wpaść w ten wir i żeby nie wpaść w to przeżywanie tak wielu rzeczy, tylko właśnie tej ekscytacji szukać w sobie, tak nawiązując do tego, z czego zaczęłam. I po prostu w tamtym czasie te warunki, w których byłam, no sama sobie tych warunków nie tworzyłam, o tak. A jak właśnie się zdystansowałam, odcięłam, zaczęłam myśleć w ogóle o tym, no to też się wiązało z moimi zmianami zawodowymi, więc taka trochę tożsamość mi się zawaliła. Mimo, że wydawało mi się, że nie definiuję się przez pracę, to jak nagle tej pracy zabrakło, to po 3 miesiącach, jak taki pierwszy szok minął przy pierwszym wyjeździe, pomyślałam sobie, kim ja właściwie jestem? Jakby, gdzie jest ta moja wartość? Co ja takiego robię? No i to był gruby taki spadek, gruby dół. No myślę, że powiedzenie kryzys tożsamości to jest dużo powiedziane, ale to był taki ciężki czas, w którym no różne rzeczy dały mi odbicie do góry i to po prostu pokazało, jak ja chcę siebie definiować, jak nie chcę, czy w ogóle chcę siebie definiować. No i ta odległość, ten dystans w tym pomagał. Z drugiej strony ta odległość i ten dystans były trudne. I to jest coś, o czym prywatnie rozmawiałyśmy nieraz, czyli jesteś w tym swoim wymarzonym miejscu, tak jak ty w zeszłym roku we Francji, a z drugiej strony myślisz o tym, co cię tu omija. Widzisz tych znajomych, którzy się spotykają, widzisz eventy, które się dzieją, widzisz, że w Polsce właśnie kwitną bzy, a no, ja w tamtym czasie siedziałam na Zanzibarze, wiesz, plaża, ocean i myślę sobie, jejku, jak ja tęsknię za kwitnącymi bzami, jakbym sobie to powąchała. Tak. I tu znowu praca ze sobą, na ile potrafisz być tu i teraz i w tym miejscu, w którym jesteś, a na ile, wiesz, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Tak, i też pojawia się pewnie myśl, że czujesz się niewdzięczna, bo jesteś w tym pięknym miejscu, a ty znowu szukasz siebie tam, gdzie cię nie ma, czyli nigdy nie jesteś do końca usatysfakcjonowana i nasycona. I ja wiem, że mi to zajęło trochę czasu, żeby sobie też wybaczyć to, że mam to FOMO. Tak. Bo ono się będzie pojawiało, no bo na przykład tęsknimy za ludźmi. I to jest bardzo bliskie mi zjawisko, gdzie jednocześnie realizujesz jakieś swoje marzenie, ale trochę kosztem tamtego życia. I wtedy, kiedy miałam takie trudne momenty i tęskniłam za Polską, przypominałam sobie, dlaczego wyjechałam. Mhm. I to działa w dwie strony. Jak jestem w Polsce i zaczynam narzekać na swoje życie, to myślę sobie, no dobra, ale pomyśl sobie, ile rzeczy masz teraz, których brakowało ci, kiedy byłaś za granicą. Ale to, co powiedział twój znajomy, gdzieś tam ze mną rezonuje, może już jakby jeśli chodzi o drożyznę, mi się wydaje, że drogość jest wszechobecna. Natomiast ja łapię siebie na czymś takim, będąc w Polsce. Jestem ciekawa, czy masz coś takiego, że ja właśnie non-stop wyszukuję sobie tych atrakcji. Nawet nie powiedziałabym, że tych pokus jest tak strasznie dużo, tylko ja jestem wyczulona na to, żeby sobie zapchać dni jak największą ilością umilaczy. I zadaję sobie wielokrotnie to pytanie. Ono nadal jest otwarte, bo ja nadal nie wiem. Czy to jest dlatego, że po prostu to miejsce nie jest dla mnie i ja próbuję sobie ten czas jakoś podbić, umilić i dodać czegoś więcej, bo samo istnienie tutaj i egzystowanie w jakiś sposób mnie nie satysfakcjonuje. I potem myślę sobie, dobra, pytanie, czy gdybyś była dłużej w innym miejscu, to czy nie zaczęłabyś zachowywać się tak samo? Bo to jest jakaś taka twoja natura, jakieś takie nienasycenie, poszukiwanie czegoś więcej. Bo z drugiej strony, kiedy właśnie przeprowadzam się za granicę, chociaż ciężko to nazwać przeprowadzką, nie wiem, czy ty też jakby uważasz z tą terminologią, no bo ja wierzę w to, że ja wyjeżdżam gdzieś na kilka miesięcy i to jest trochę takie, to są takie trochę przedłużone wakacje, gdzie pracuję zdalnie. Nie można powiedzieć, że jest to, wiesz, emigracja, że nie mogę powiedzieć, że mam doświadczenia emigracyjne, co prawda studiowałam za granicą, więc była to taka, powiedzmy, no była to emigracja studencka, ale kiedy wyjeżdżam teraz, no to zazwyczaj żyję w takim mocno bańkowym świecie, bo moja praca nadal jest tutaj, więc mogę sobie ten dzień ustawiać, nie muszę wiązać się formalnie z danym miejscem zamieszkania, więc jest to bardzo wygodna sytuacja, dlatego stronię od tego stwierdzenia, że rzeczywiście tam wyprowadziłam, tylko bardziej sobie tam pomieszkuję. Muszę zrobić pauzę, jestem ciekawa, czy masz podobne podejście. To ja właśnie dla swojej głowy i takiego ustawienia, ja mówię o tym, że się przeprowadzam. Po prostu nie wiem, jakie ty masz, no studiowałeś za granicą, ale ja jak wyjechałam na studia z mojego rodzinnego miasta do Poznania, to faktycznie mieszkałam w jednym mieszkaniu 4 lata i mi się wydawało, że to jest no takie fajne, że sobie przyjeżdżasz, jesteś osadzona w tym jednym miejscu, ale potem
co roku w zasadzie zmieniałam miejsce i w zasadzie to trwało przez 4 czy 5 lat. I to było wręcz dla mnie takie naturalne, że po prostu co roku jestem w innym miejscu, ale to mam bardziej na myśli mieszkanie albo właśnie przeprowadzkę Poznań-Warszawa. I ja po prostu sobie myślę, że co roku mam inny dom tymczasowy. Okay. I dlaczego używam dla mnie tego słowa przeprowadzka? Dlatego, że właśnie to jest kolejna taka pułapka myślenia, że będąc w innym miejscu, i to myślę o takim myśleniu z zewnątrz i takim dla ciebie, że to są właśnie takie wakacje, że ja czasami jak gdzieś powiem głośno, że myślimy z Tomkiem, żeby pojechać na wakacje, żeby zrobić sobie urlop, to taka, wiesz, natychmiastowa reakcja jest: no ale wy macie żyjesz na wakacje. Tak, bo jest słońce, bo są palmy i jest ciepło. A to zupełnie nie tak. No i żeby wejść w ten taki tryb życia, ja tak nazywam, taki trybem życia, a nie takiego, wiesz, takiego trochę stand-by'u właśnie wakacyjnego, to ja potrzebuję wiedzieć, że to jest teraz mój dom, że ja tam chcę wprowadzić rutyny, pewnie odnaleźć jakieś nowe rutyny, bo każde miejsce rządzi się jakimiś takimi swoim rytmem, swoimi prawami. Ja wiem już, że potrzebuję zbudować sobie tam community. Nawet jeżeli ono będzie tymczasowe, no to jednak daje mi takie poczucie domu i troszeczkę zmniejsza to uczucie tęsknoty za tym, co właśnie się dzieje tutaj. Ja chcę mieć swój warzywniak, ja chcę wiedzieć, gdzie, nie wiem, pójdę na najlepszą kawę i sobie chodzić na nią regularnie. Po prostu mieć takie, wiesz, stałe punkty, które prawdopodobnie też miałabym, gdybym znowu wróciła tutaj do Warszawy i osadziła się na dłużej. Więc w moim przypadku, gdzie zazwyczaj od 9 do 11 miesięcy spędzam w jakimś innym miejscu, to ja po prostu mentalnie potrzebuję wiedzieć, że to jest mój tymczasowy dom, kolejna przeprowadzka. I no ostatnio zabieraliśmy nawet na Lanzarote do Hiszpanii takie atrybuty domu, no bo wcześniej podróżowaliśmy tylko z plecakami, ale teraz wzięliśmy walizki, bo czuliśmy, że mamy taką potrzebę bardziej osadzenia się, no to czajnik do kawy, Aeropress, to są takie, wiesz, gadżety, które fajnie mieć ze sobą, młynek, akurat tak w kawowym nurcie, no ale my jesteśmy kawosze, więc tego potrzebujemy. Takie po prostu rzeczy, które zbudują ci ten dom, tymczasowym domu i po prostu, że zrobi się tak przytulniej, tak, że no, jeszcze ceramikę bym do tego dorzuciła, ale na razie nie weszliśmy na ten level, żeby przewozić ceramikę w walizce. Dokładnie, czyli u mnie akurat inaczej. Ja potrzebuję po prostu setupować siebie, że to jest miejsce, w którym żyję, zrobić sobie ten rytm, zbudować sobie ramy pracy, zbudować sobie ramy odpoczynku, bo no właśnie, to jest też trudne. I uważam, że to jest jakiś taki koszt energetyczny przeprowadzania się albo zmieniania tej lokalizacji i to no, dosyć często i nawet często mam na myśli no, co pół roku, co 3 miesiące, co roku, bo za każdym razem w nowym miejscu potrzebujesz się setupować. Potrzebujesz się poczuć i miałam taką refleksję też jak tutaj jechałam, że myślę, że jest taki pattern u mnie, że przyjeżdżam, ekscytacja, nowość, no zrealizowanie jakiegoś kolejnego marzenia. No czasem to jest obarczone też stresem, jak to będzie, czy się przemieścimy, czy dostaniemy wizę. Potem jest takie wchodzenie, no ta ekscytacja trochę spada, w sensie wciąż jest wysoka, ale zaczyna się pojawiać rutyna, zaczyna się pojawiać rytm. Udomowienie. Potem pojawia się ta tęsknota, szczególnie przy okazji na przykład jakiegoś takiego zimowego czasu, bo no, to u ciebie gdzieś też w podcaście słucham a propos tego, że no tutaj żyjemy według pół roku, a potem nagle w grudniu sobie na 2 tygodnie jedziemy do Tajlandii, rozstrajamy nasz organizm. No ja teraz od 3 lat żyję latem. W zasadzie w tym roku miałam taką większą próbkę tego, że no polar zimą może się przydać, ale no wciąż to nie jest tak, nie są takie skrajności jak u nas. I czy zgubiłam myśl? Nie zgubiłam myśli. I po prostu jak wiem, jak się czułam zazwyczaj w styczniu i w lutym w Polsce, u mnie to był spadek. U mnie to były ucieczki właśnie do tych ciepłych miejsc. To było takie wyczekiwanie wiosny, sprawianie sobie wielu przyjemności, żeby ten czas przetrwać. Z drugiej strony trochę nieodpuszczanie, trochę chciałam cały rok być na tych samych obrotach. I czuję to samo będąc, wiesz, w 30 stopniach pod palmą, więc też to czuję i wtedy następuje taka faza, ekscytacja, potem to się wypłaszcza, potem spada w tą tęsknotę i ten czas styczniowo-lutowy i potem nagle fajne relacje zbudowane, bo już trochę to trwa, rozpoznanie miejsc, wchodzenie do lokalnych sklepów i po prostu
krótkie konwersacje, które nie są jedynie cześć, jak się masz, tylko po prostu o, widziałam cię wczoraj na targu, o, co siebie, co twojej córki. Właśnie budowanie tego community i potem to tak rośnie i już jest fajnie, już masz ten rytm, już rozumiesz, już te nowości są już takie bardziej twoje, no i trzeba wyjeżdżać. I to jest trudne. No właśnie, ale co sprawia, że jednak się wyjeżdża, a nie zostaje w tym komfortowym środowisku, bo to mogłoby być kuszące. Okej, znalazłam sobie nowy dom i tu jest mi dobrze. Myślę, że w naszym przypadku to jest tak, że my po prostu sobie taki model przyjęliśmy. Nie wiem, chyba nigdy o tym jakoś mocno nie rozkminialiśmy. Po prostu wiedzieliśmy, że w okresie letnim chcemy być w Polsce, żeby właśnie... Powąchać bez... Chciałam powiedzieć nadrobić, ale właśnie nie lubię myśleć w kontekście nadrobienia, ale tak, nadrobić wąchanie bzu, ale pospotykać się z tymi wszystkimi bliskimi nam ludźmi, chodzić na fajne wydarzenia, przyjechać do tych miejsc, które lubimy, bo ja nie wyjechałam z Polski dlatego, że jej nie lubię. Ja lubię Warszawę. Tylko tak na 2 miesiące latem. I to jest fajne, że możemy sobie spędzić ten czas tutaj, zrobić jakieś rzeczy, zrobić jakieś ruchy biznesowe, nawiązać nowe relacje, ale jak mam z tyłu głowy, że wrócę do tej mojej natury, często nie wiem gdzie, ale że wrócę do tego ciepłego, no to daje mi taką energię, żeby tutaj być i potrzebuję tych 2 miesięcy przynajmniej w roku, żeby tutaj przyjechać i tak ogarnąć życie, ogarnąć swoje sprawy. Tak, i myślę, że to jest coś, co też pomaga być w tym nowym miejscu, że wiesz, że ta tęsknota na przykład nie narasta, albo jakaś frustracja, no bo tu jest kolejny wątek się otwiera, to co powiedziałaś, idealizowania tych miejsc, które mamy. I wydaje mi się, że na przykład Bali dla mnie jest takie, że jedziesz na wakacje, to nie masz szansy zobaczyć tych wielu niuansów, które tam są, jeżeli jesteś dłużej. Nie masz szansy skonfrontować, tak, wiesz, nawet pewnie nie chcesz podświadomie, no bo jesteś na wakacjach, odpoczywasz, właśnie trafiłaś do raju. Super jedzenie, piękne hotele. Tanio, no znowu. Taniej, taniej. Takie atrakcje, piękni ludzie, no taka perełka Europy przeniesiona do jakiejś egzotycznej wyspy. I ja zauważyłam w zeszłym roku, jak już byłam 10 czy 11 miesiąc na tym Bali, taką wewnętrzną frustrację, jak widziałam, że ktoś jest na wakacjach i pokazuje te piękne kadry. I mówi, jakie to Bali jest wspaniałe. I miałam takie, co ty gadasz, że jesteś tu tylko na wakacjach. I to było ciekawe, jak się na tym złapałam, no bo ja też tak o tym myślałam. Ja też zanim przeprowadziłam się na Bali, byłam tam 3 tygodnie, żeby w ogóle poczuć to miejsce. No i oczywiście, że się wtedy zakochałam. Oczywiście, że to wszystko było na maksa kuszące, ale z każdym kolejnym miesiącem pojawiały się właśnie takie rysy i to nie chodzi o to, że ja się źle czułam. Tylko nagle patrzysz na tą lokalną społeczność i jak ona jest postawiona. Idziesz do super kawiarni i wydajesz na tą kawę i bajgla tyle, ile ta osoba prawdopodobnie nie zarobi w ciągu tego dnia. Ona prawdopodobnie nie będzie w tej kawiarni w innej roli niż po prostu jako kelner, kucharz. Nie przyjdzie sobie, wiesz, że ta dysproporcja pomiędzy tobą a osobami, które tam są, jest ogromna. W krajach europejskich tego tak się nie odczuwa, że po prostu ten kelner, który właśnie podaje ci kawę, za chwilę może... Wziąkiem. Tak, dokładnie, za chwilę zobaczysz go w kawiarni. Że cała gentryfikacja, nawet na Bali pokusiłam się o nazywanie to gentryfikacją nomadzką. Mhm. Gdzie jest granica pomiędzy tym, żeby stworzyć przyjazne miejsce dla osób, które przyjeżdżają, mogą zostawić tam pieniądze, wspierać tym samym tą lokalną społeczność, a gdzie jest już po prostu takie ingerowanie w tą lokalną społeczność, że ona traci. I to są trudne rozkminy, które pojawiają się z czasem, kiedy też poznajesz te osoby, które tam żyją i z jednej strony mówią ci, jesteśmy wdzięczni, że tu jesteście, że są ci ludzie, a z drugiej strony przychodzi refleksja, no tak, ale to nie jest już to Bali, które znałem. I wiem, że dzięki temu, że wynajmuję swój dom, mogę posłać moje dzieci do szkoły, a z drugiej strony wiem, że 10 kilometrów będę jechać 3 godziny, bo ulice są tak zakorkowane, bo tak wiele domów się buduje, ale na przykład infrastruktura się nie zmienia. Więc pojawia się taki z czasem, nie wiem, jestem ciekawa, jak to było u ciebie, w tych miejscach, w których mieszkałaś, że zaczynasz zauważać te rzeczy, które na wakacjach są fajne, ale jednak kiedy chcesz
bo to też musi być ta decyzja, że chcesz być w tym świecie, bo można sobie przez rok, wiesz, żyć w tej swojej bańce tak. odizolowanej. No pojawiają się różne emocje. Wiesz co, dałaś mi już bardzo dużo do myślenia tym, co mówisz. Ja robię taką analizę cały czas w drugim rzędzie moich myśli. I na pewno spotykam się zarówno z tą idealizacją ze strony swojej, czyli ja zanim gdzieś pojadę, mam pewną wizję danego miejsca, im bardziej wchodzisz w głąb, tym dowiadujesz się nowych rzeczy, znajdujesz nowe warstwy i widzisz, z czym rzeczywiście ten świat się je. Z drugiej strony też widzę, jak wiele osób idealizuje moje, w cudzysłowie, czy twoje przeprowadzki. Mhm. I to jest dla mnie bardzo ciekawe w kontekście tego, że mamy inne podejście do udomowienia, tak, że ja to nazywam tak, ty nazywasz to inaczej. I rzeczywiście jest tak, że mamy taki tryb stand-by, kiedy nie nazywamy tego przeprowadzką, ale ja doszłam do tego, czemu tak robiłam. I to jest powiązane z moimi studiami. I myślę, że moje doświadczenia przeprowadzkowo-emigracyjne były bardzo trudne. Dla mnie wyprowadzka na studia to było zderzenie z rzeczywistością, to było odarcie tego świata studenckiego ze wszelkich iluzji tego, że tam po prostu poznam w pierwszym tygodniu ludzi z całego świata, którzy po prostu wezmą mnie za rękę i razem pojedziemy po prostu ku lepszej przyszłości. To były czasy pracy na zmywaku, niesamowitej samotności, mieszkania na obrzeżach, dojazdów, braku takiego dobrego kontaktu z rówieśnikami, bo dopiero co ich poznałam i odkrywanie na nowo, i to też łączące nas wątek, ile czasu zajmuje zbudowanie relacji, jak to jest istotne i też, żeby odnaleźć osoby, które rzeczywiście ci pasują, z którymi czujesz się jak w domu, to jest też mega trudne. I tutaj wtrącę dygresję, jest takie powiedzenie, że nigdy nie poczujesz się bardziej Polakiem niż wyjeżdżając z Polski. Oczywiście Polaków za granicą mamy bardzo dużo, bardzo różnych, ale ja rzeczywiście złapałam się na tym, że tak jak chciałam wyjechać i marzyłam o tym, żeby być obywatelką świata i żeby po prostu nie określać się swoją narodowością, to nie da się ukryć, że kiedy mieszkałam w tym Edynburgu, jak poznawałam kogoś z Polski, to od razu czułam się jak w rodzinie. Tak, tak. Bo odkrywamy, ile mamy cech i nie wiem, no cała nasza mentalność, nasze tradycje, nasze podejście do życia, jak bardzo to jest tożsame, pomimo że ta osoba może być nawet z zupełnie innej bańki, nie? Też o tym myślałam, dlatego że no jednak ciągnie nas do osób podobnych. Tak. I myślę, że jeżeli ten język obcy, w którym się porozumiewasz, no, jeżeli on jest na takim poziomie, wiesz, native'a, no to okej. Ale jeżeli nie jesteś, ja tak przynajmniej mam, że jeżeli nie jestem w tym języku obcym w stanie wyrazić się w taki sposób, jaki wyraziłabym się po polsku, ja mam jakieś takie wewnętrzne poczucie, że może nie do końca jestem sobą, że nie umiem przekazać tych emocji dokładnie tak, jakbym chciała. Nie wiem też, czy zostanę zrozumiana, no bo tu się pojawiają te różnice kulturowe, te różne uprzedzenia, różne wychowanie. I faktycznie tak jest, że jeżeli spotykasz kogoś, gdzie już macie ten pierwszy punkt zaczepny, że wiesz, pośmiać się z tego samego mema, tak, pierogi, tęsknota za tymi samymi rzeczami, zaczynasz mówić o wspomnieniach z dzieciństwa, ktoś mówi, miałem te same zabawki. Tak. To jest coś, co no właśnie w tym poczucie jakiejś samotności, tęsknoty za domem, kiedy coś takiego dostajesz, to myślę, że tak nawet automatycznie w to wchodzisz. I ja w zeszłym roku pierwszy raz doświadczyłam takiej głębokiej relacji z osobami właśnie spoza Polski. Ja chyba do dzisiaj jestem tym zdziwiona, tym bardziej, że to była para, która okazała się, że mieszkała w willi obok nas na Bali, gdzie mieszkaliśmy. I po prostu spotkaliśmy się na parkingu, biorąc nasze skutery i tak spojrzeliśmy na siebie. I wiesz, tam coś już musiało zaiskrzyć. Umówiliśmy się na kolację w jednym z domów. No i to były tylko 2 miesiące, ale tak intensywnej relacji, rozmawiania o takich rzeczach, gdzie ja mam wrażenie, że czasami, powiesz, po kilkunastu miesiącach z Polakami, nie jestem w stanie wejść na taki poziom czy intymności, czy rozkminy. Dochodził jeszcze język angielski, który dla żadnego z nas, bo to była para Austriaków, czyli dla każdego z nas nie był takim domyślnym językiem, a jakaś się taka magia zadziała, po prostu gdzieś myślę, takie porozumienie dusz, tak bym to nazwała, że mieliśmy bardzo intensywne 2 miesiące, do dzisiaj mamy kontakt, widzieliśmy się w sumie w grudniu, będąc na Wyspach Kanaryjskich, specjalnie się umówiliśmy i spotkaliśmy na jednej z wysp, więc to było dla mnie takie nowe doświadczenie, pokazało mi, że się da,
ale jest z mojej perspektywy o wiele trudniejsze niż jak już masz chociażby ten wspólny język i, nie wiem, wspólne rzeczy, które cię wkurzają po prostu. Tak, wiesz co, u mnie ta kwestia języka była, nie była na tyle problematyczna, bo ja zawsze, angielski to był mój konik życiowy, ale nadal ta warstwa kulturowa przeważała. Czyli nawet jeżeli byłam w stanie się precyzyjnie wyrazić, to czułam tę przepaść przez te pierwsze lata, ale właśnie w kontekście relacji ja odkąd pamiętam, mieszkając w Polsce, od dziecka, tak, wychowałam się tutaj, wyjechałam dopiero po maturze, miałam jakieś takie poczucie, że nie pasuje. Wiedziałam, że to powiesz. Że nie chcę też jakby, wiesz, tutaj za bardzo tego przejaskrawiać, tak, jakby miałam wrażenie, że gdzieś indziej jest miejsce dla mnie i że znajdę to... Miałam to samo i w sumie to też była taka jedna z pierwszych rzeczy, która połączyła mnie i mojego męża. Ja czasami ci mówię, że dla mnie jesteście podobni gdzieś tam i on to bardzo mocno podkreślał i myślę, że podkreśla do dzisiaj, że po prostu czuję, że poza Polską jest bardziej jego świat niż tutaj. I wydawało mi się właśnie, że nie jestem stąd. Nie wiedziałam jeszcze skąd jestem. I tutaj wrzucę kolejną historię, po prostu będę rzucać wspomnieniami, bo to jest tak śmieszne, słuchaj. Jak miałam jakieś 12 lat, czyli już snując sobie wizję mnie żyjącej w wielkim, najlepiej amerykańskim świecie, spoilerując powiem, że byłam w Stanach i zrozumiałam, że nie mogłabym tam mieszkać na stałe, więc tutaj, tutaj doprecyzuję. Ale pamiętam, że moi rodzice powiedzieli mi, że jak miałam 3 lata, to mój tata dostał propozycję pracowania w biurze architektonicznym, bo jest architektem, w Bostonie. I bardzo chciał jechać, ale moja mama powiedziała, że ona nie chce zostawiać swojej rodziny itd. Jak ja się tego dowiedziałam w wieku 12 lat, ja przeżyłam totalne załamanie, jak na możliwości 12-latki, bo ja wtedy zrozumiałam, że ja mogłam być amerykańskim dzieckiem. Ja mogłam być amerykańską nastolatką. Pamiętam, że ja byłam realnie tak zła na moich rodziców, że zaprzepaścili po prostu moją przyszłość, bo moje życie mogło wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej. Więc to też podkreśla, że ja bardzo szukałam siebie poza Polską i to... do czego dążę, to, że mieszkając potem w Edynburgu, czyli w Szkocji, potem na wymianie w Madrycie, na wymianie w Berlinie i potem finalnie po kilku latach w Paryżu, ja dochodziłam do wniosku, że to chyba nie jest tak, że nagle znajdę jakiś taki kraj i takie społeczeństwo, taką całą mentalność, pod którą ja się podpiszę i stwierdzę, że jestem u siebie. I to jest kolejna właśnie idealizacja, z którą musiałam zerwać, bo nie zapomnę tego uczucia, kiedy w Madrycie stwierdziłam, że tu jest super, żyłam się tam najlepiej z tych wszystkich miejsc, oprócz Paryża, ale za czasów studiów to Madryt był moim miejscem, się czułam najbardziej mile widziana, najmilej to wspominam, może też dlatego, że byłam tam z moją przyjaciółką, do czego też chcę potem nawiązać w kontekście wyjeżdżania solo versus wyjeżdżania w parze czy w jakimś tam teamie, bo myślę, że to jest zupełnie inna historia. W każdym razie teraz skupiam wątek. Myślałaś w Madrycie, że to jest twoje miejsce. Tak, i pamiętam tę myśl, dzięki Asia, pamiętam tę myśl, że tu jest naprawdę super, ale trochę zbyt hiszpańsko. I wczoraj opowiadałam mojej mamie właśnie o naszej rozmowie i tak sobie wracałam pamięcią do tych moich różnych etapów życia i tych wszystkich historii i stwierdziłam, że okej, to samo pojawiło się w Paryżu, że bardzo cenię Francję i bardzo lubię ten naród i dobrze wspominam ten czas w Paryżu. Nie powiem, że to było właśnie a propos tego, jak to wygląda z zewnątrz, że to było po prostu życie marzeń, ale na pewno było to niesamowite doświadczenie i bardzo lubię Francuzów, ale doszłam do tego, że skoro ja jestem niedopasowana w Polsce, to prawdopodobnie jestem też trochę niedopasowana w innej jednorodnej grupie, ale tutaj najważniejsza informacja jest taka, że takich osób jest mnóstwo, że my możemy mieć często poczucie osamotnienia, że tylko my jesteśmy tymi po prostu wybrańcami, którzy nie mogą się dopasować, ale przecież właśnie jak mówisz o Tomku czy o tobie, tak? Ja niejednokrotnie wyjeżdżając za granicę, czy podróżując, czy przeprowadzając się, spotykałam właśnie takie osoby, które chciały wyjechać i my tym samym stwarzamy sobie, tak jak wy z waszą parką, takie własne community, takie własne społeczeństwo, własną, nie wiem czy narodowość, to jest dobre, w ogóle dobre słowo, ale właśnie taką grupę ludzi, którzy myślą podobnie i wiele nas łączy i tutaj mam analogię do tego, że tak jak wyjeżdżam sobie w różne miejsca i chodzę sobie do kawiarni specialty, to też mam wrażenie, że mam tą swoją sieciówkę. Oczywiście. I łączy nas wspólny mianownik. Tak, i tam wiem mniej więcej, co znajdę i czuję się jak u siebie, mimo że to jest daleko. I tak samo jest z tymi osobami, które pewnie też pojeździły trochę po świecie, stwierdziły, że żadne miejsce tak jednorodnie im nie pasuje, ale wśród siebie nawzajem możemy czuć się w chwilę, tak jak u was było, poznajesz kogoś i nagle myślisz sobie, wow, czy my się znamy całe życie? To jest ekstra. No myślę, że właśnie osoby
myślące podobnie albo poszukujące podobnych rzeczy będą dokonywały podobnych wyborów i to po prostu może je łączyć, że chociażby te domy, w których się znaleźliśmy w zeszłym roku, one nie były takim miejscem, gdzie każdy chciał być, bo z relacji właścicieli wiedziałam, że dużo osób na przykład nie decydowało się, bo trzeba było 15 minut dojechać z centrum. Albo, że nie ma knajp pod, bo to było w zasadzie w dżungli, ale już nie ma tych knajp pod nosem, że skuterem trzeba przyjechać, nie dla każdego to jest realne, a dla nas to były właśnie plusy i często tym wygrywamy, że rzeczy, które, znaczy wygrywamy, no mamy rzeczy, których potrzebujemy, bo to, co dla nas jest fajne, dla wielu osób jest takie, wolałbym coś innego. I to powoduje, że po prostu jak my coś wybierzemy i ktoś wybierze, to jest duża szansa, że będziemy mieć podobny mianownik. A otworzyłaś wiele wątków w mojej głowie i pierwszy z nich to też takie powiedzonko, że wiesz, dom twój jest tam, gdzie ty jesteś i gdziekolwiek nie wyjedziesz, to ty zabierasz siebie do tego miejsca. Miałam cię o to zapytać to właśnie, nie jest jak u ciebie z tym nazywaniem domu, że dom tymczasowy, to gdzie jest dom Asi w takim razie? Ale chodzi mi bardziej tutaj w tym kontekście o to, że wiesz, jeżeli w Polsce masz jakieś rzeczy nierozwiązane albo źle się czujesz, to że pojedziesz do Paryża, to pewnie przypudrujesz to uczucie tymczasowo, a potem ono może jeszcze wybić ze zdwojoną siłą, bo pojawią się te trudniejsze emocje, że po tym czasie właśnie ekscytacji, nowości, to będzie jeszcze gorsze. Więc to jest taka jedna rzecz, że myślę, że nieważne, gdzie byśmy byli, jak znowu ten środek nie będzie w jakiś sposób nawet nie tyle poukładany, co eksplorowany i zrozumiany, to nie znajdziemy tego miejsca, w którym będzie nam dobrze. I ja jestem zaskoczona, jak dobrze mi było na Lanzarote, miasteczko, 600 osób. My dzień w dzień chodziliśmy tą samą trasą na spacer i w zeszłym tygodniu, jak szliśmy taki ostatni spacer pożegnalny, to ja mówię do Tomka, ja nie rozumiem, że to mi się nie znudziło. Ja też nie. No właśnie, ja tego nie rozumiem, bo ja ciągle kiedyś poszukiwałam nowości, właśnie tej ekscytacji na zewnątrz, a ja po prostu idąc, no byłaś w tym miasteczku, to nie jest takie miasteczko, że masz atrakcje na każdym... Jest urocze, ale jest maleńkie. Jest urocze, ale jest maleńkie, ale ja po prostu pokochałam to miejsce. Ale z drugiej strony też tak wiele rzeczy ułożyło się po tych 3 latach we mnie, że ja wiem, że to, że ja pokochałam to miejsce, jest efektem tego, że ja po prostu pokochałam siebie i zrobiłam ten porządek w sobie i zmierzyłam się z różnymi trudnymi sytuacjami, które pokazały mi, że wiesz, że to nie jest tylko tak, że zdobyłam jakieś umiejętności i przychodzi trudny moment i mi się piramidka moja wywala. Tylko po prostu dzięki zdobyciu tym nowym umiejętnościom, jakiejś uważności, dystansowi, odpuszczaniu, dzieje się coś trudnego, no okej, jakby przewrócę się, wstanę, pójdę dalej, zaakceptuję, no przeżyję to w jakiś sposób wewnętrznie, zewnętrznie, ale mam taką stworzoną swoją rzeczywistość, w której wierzę, że mogę żyć i może ona istnieć, że po prostu te trudne momenty są takimi naturalnymi elementami na tej mapie mojego życia, ale nie przywiązuję do nich takiej uwagi. Więc taki przede wszystkim spokój wewnętrzny pozwala mi się po prostu cieszyć miasteczkiem 600 osób i tym, że na całej wyspie w zasadzie nie mam tej mojej ulubionej kawki, sama wiesz jak tam było. Ale sama sobie ją zrobisz. Zrobię ją sobie sama, to nie ma znaczenia, bo mogę być za chwilę w Barcelonie, albo przyjadę do Warszawy i się tym nacieszę, że nie tęsknię za rzeczami, których nie mam, bo po prostu są inne rzeczy, które są super. I to było jedno, a drugie to ta potrzeba nasza definiowania się. Wiesz, to znalezienia swojego miejsca, albo czucia się jakoś, określenia. Bycia gdzieś na stałe, docelowo. To jest określenie, na które kiedyś reagowałam, wiesz, jak najeżony kot, a teraz sobie myślę, że no, potrzebuje nasza głowa jakiegoś takiego uszeregowania informacji. I po prostu jak teraz przyjechaliśmy do Polski i jesteśmy w naszym mieszkaniu, które zostawiliśmy 3 lata temu, to nie zliczę, ile już wiadomości dostałam. A już tak na stałe w Polsce i już się nie denerwuję tym, bo wiem, że to po prostu komuś porządkuje rzeczywistość i w mojej perspektywie nie ma nic na stałe, dlatego no teraz jesteśmy tu. W skali miesiąca tak, mogę powiedzieć, że to jest na stałe, ale ciężko mi określać cokolwiek w skali całego mojego życia, że to będzie na stałe, bo nawet jakbym sobie tak wymyśliła, no to sami wiemy, ile w ostatnich miesiącach zdarzyło się nieprzewidywalnych rzeczy i wrócę do tej potrzeby definiowania się, że i ja też porzuciłam tą potrzebę znalezienia jakiegoś swojego miejsca albo takiego, że no bardziej Hiszpania, czy gdzieś
trochę w mojej głowie te granice się zatarły. Oczywiście, i to jest jakby kolejny aspekt tego mieszkania po nie w swoim kraju, kwestia legalizacji pobytu, wiz, różnych takich biurokratycznych rzeczy. Ja po doświadczeniach na Zanzibarze z przedłużaniem wiz, po prostu jak jestem w urzędzie, najmniejszym na świecie nawet, to ja się źle czuję. Po prostu moje ciało reaguje, bo tam kosztowało to wiele stresu i po prostu no to też są jakieś trudne rzeczy, kiedy to trzeba zrobić, kiedy nie jesteś, no jeszcze w Unii Europejskiej spoko, gdzieś poza Unią Europejską, no to się komplikuje i w mojej głowie, nie w głowie biurokracji, ale w mojej głowie te granice są zatarte, że no i właśnie tu możemy przejść do tego podróżowanie solo, a podróżowanie w parze, że po prostu tym moim nadrzędnym community jest mój mąż i to, że my tworzymy związek, małżeństwo, jesteśmy razem, więc w sumie to nieważne, gdzie my będziemy, nie potrzebujemy się przez to definiować, po prostu jakby tworzymy taki swój świat. To jest piękne. No? Ale poruszyłaś po raz kolejny właśnie tyle ważnych wątków. Ja nie wiem, od którego mam zacząć, ale chyba zacznę od tego, co zaczęłam pół godziny temu, czyli a propos moich studiów i tego, jak one wpłynęły na to, że teraz inaczej podchodzę do ewentualnej przeprowadzki, bo właśnie mi się przypomniało, że jedyne miejsce, w którym rzeczywiście musiałam zmierzyć się z tymi wszystkimi formalnościami, to była Szkocja. I to było to zderzenie z rzeczywistością, bo to było załatwianie jakichś numerów typu ala PESEL, tak? Czy otwieranie konta w banku, czy pierwszego zatrudnienia. Jeszcze pracując w Londynie po maturze też borykałam się z tymi formalnościami przez jakiś czas i dla mnie to było absolutnie przytłaczające. I ja wspominam to bardzo samotnie. Nie mogłam, właśnie nikt mi nie pomagał w tym z mojego najbliższego otoczenia, nie było tam mojej rodziny, nie mogłam zadzwonić sobie do rodziców, powiedzieć, żeby przyjechali, pomogli, zadzwonili do kolegi, żeby ktoś tutaj coś załatwił. Wiadomo, tak? Mamy znajomości, jesteśmy w swoim środowisku, jest powiedzmy, nie wiem, łatwiej mi się przynajmniej wydawało, że jestem jakaś taka na maksa osamotniona z tym wszystkim. Wiesz co, ja bym jeszcze tutaj dorzuciła, że nieważne jak te osoby by się starały, ciężko im się postawić w tej naszej sytuacji albo... Tak, ja tak bo czasem... oni próbowali. Tak, tak. Ja czasem odpuszczam tłumaczenie czegoś albo jakiegoś mojego stanu albo jakiejś takiej mojej potrzeby, bo po prostu zrozumiałam, że ciężko tym osobom tak w to wejść. I wiesz, jak ja mam super wsparcie od moich rodziców, a czasami jak piszę mojej mamie, coś tam mi się przytrafiło i mówię jej i ona mówi, no córeczko, no kto jak nie ty? Jakby poradzisz tak sobie i to jest tak super i to jest tak bardzo miłe, a z drugiej i jakby nie oczekuję od niej nic więcej, a z drugiej strony właśnie pojawia się takie dobra, trzeba się zmierzyć z tym samym. Ale to jest super, że pamiętam właśnie, jak byłam, nie wiem, wielokrotnie miałam jakieś egzaminy, czy na prawo jazdy, czy matury, inne rzeczy, to właśnie, że otoczenie mówiło, no bo to było oczywiste, że ci się uda, a ja sobie myślę, dla mnie nie było. No. Ja tam się stresowałam, jakby ja trzymałam za siebie kciuki, ale dla mnie to nie było takie pewne i jest taka presja, której te osoby zupełnie nie chcą jej wywołać, a my ją czujemy. Natomiast tutaj nie chodziło mi w ogóle, wiesz, o kwestię dobrej woli, bo ja wiedziałam, że po prostu ci bliscy nie są w stanie mi pomóc. Dokładnie, nie są w stanie. Pamiętam, moi rodzice bardzo przeżywali, że oni nie mogą właśnie przyjechać, pójść ze mną do tego urzędu, czy zadzwonić gdzieś, no bo nie znają tam nikogo i też nie znają języka na tyle, żeby się dogadać, więc to była jakaś taka samotna historia. Wydaje mi się, że przez te wszystkie doświadczenia i też to, że ja nie czułam się tam do końca zdomowiona, nie czułam się, że przynależę do społeczności Szkotów, że nie podobała mi się ta mentalność, nie podobała mi się tam pogoda, kultura, wszystko tam było na nie, więc ja bardzo dużo włożyłam pracy, żeby sobie powiedzieć, że ja tam nie mieszkam, tylko ja tam studiuję, mamy to, ja tam studiuję i wracam sobie do domu na wakacje, na święta, czyli jestem tam kilka miesięcy, wracam na święta, jestem kilka miesięcy, wracam na wakacje, czyli to było takie właśnie jedną nogą tam jestem, ale to nie jest takie prawdziwe życie, bo ja nie chcę tam mieć tego prawdziwego życia. Ale zobacz, to słowo wracam, ja się właśnie pierwszy raz jak wróciłam, to znaczy przyjechałam do Polski na wakacje, to się bardzo uczepiłam tego słowa wracam, że wracam to oznacza dla mnie, tu masz swoją bazę tak, i do niej powracasz, tak, tak. A ja nie czuję, że tu już jest moja baza, że ta moja baza, nieważne, że mam tutaj mieszkanie, czy że mam wieloletnie relacje zbudowane, czy że mam firmę, ja po prostu tu przyjeżdżam. Tak.
a nie wracam. I to jest bardzo też duża dla mnie różnica. I też czuję, że to wracam w tym czasie studiów tobie pomagało mentalnie, że ty tam jesteś tylko tymczasowo. Tak, że ja tam nie przynależę i nie muszę tam przynależeć. Tak, tak. I wydaje mi się, że przez te trudne doświadczenia, nie mówię, że to był jakiś koszmar, bo ja jestem za ten czas bardzo wdzięczna. On mnie na maksa ukształtował i to był trudny czas, ale też wydaje mi się, że to jest ważne, żeby to podkreślić, bo myślę, że jest wiele osób, które marzyło o tym, żeby studiować za granicą, które też, którym się wydawało, że to jest jakaś tam ścieżka do, nie wiem, sukcesu, szczęścia i spełnienia i poniekąd oczywiście tak, po pierwsze. Po drugie, historii jest mnóstwo. Ja znam historię osób, które nienawidziły swoich studiów za granicą i w pierwszej chwili wróciły. Znam osoby, dla których to był najlepszy czas ich życia. Więc i zostały tam. Tak. I reguł absolutnie nie ma, ale ważne jest to, że ja mam bardzo dużo wdzięczności za to, że miałam taką szansę, ale jednocześnie warto podkreślić, że to jest ogromne wyjście ze strefy komfortu. Już teraz tak banałem zarzucę, ale jest to prawda. W tak młodym wieku, tak sobie myślę. I my sobie nie zdajemy sprawy, tak naprawdę, czym jest właśnie samotność i bycie samemu samej w innym miejscu właśnie, gdzie jest inna kultura, inny język, zupełnie nowi ludzie. Także to jest rzucenie kompletnie na głęboką wodę. No i wydaje mi się, że przez te doświadczenia ja trochę inaczej podchodzę do tych wyjazdów teraz, co nie zmienia faktu, że od samego początku i przez całe studia byłam przekonana, że ja będę mieszkała za granicą, że ja nie wrócę do Polski, czyli pomimo tych trudniejszych doświadczeń ja wiedziałam, że ja będę szukała dalej. I każde kolejne doświadczenie, każde kolejne miejsce pokazywało mi, że okej, to nie jest tak, że gdzieś będzie ta ziemia obiecana, tylko zawsze będzie to szło w parze z jakimiś trudnościami i wyzwaniami. Jednym z tych wniosków, do których doszłam, było choćby właśnie to, że jeżeli czujesz, że do końca nie pasuje, to prawdopodobnie nigdzie nie poczujesz tak w 100%, że jesteś u siebie, ale poznajdujesz sobie właśnie to, co powiedziałaś, te elementy, to, co sprawia, że jest ci dobrze i to prawdopodobnie może się udać w wielu miejscach, ale też warto sobie sprecyzować, co jest dla ciebie istotne. Dla jednego to będzie słońce, dla jednego będzie to sztuka, dla kogoś, czy no, nie wiem, właśnie muzyka, czy muzea, czy scena gastronomiczna, czy jakiś sport, czy, no, nie wiem, wybierz dowolne. Przyszło mi takie przemyślenie, że będąc poza Polską i tęsknąć, kiedy się ten trudny moment spadku, zaczynasz idealizować Polskę. Oj tak. I ja myślę, że zaczęłam też ją doceniać za takie rzeczy, które były dla mnie, i teraz powiem o totalnie przyziemnych rzeczach, nie wiem, jak paczkomaty. Jak, o Boże, we Francji paczkomaty mają wejść, bo to no, będzie hit, czekam na to. No, więc jakby dobra, nie będę teraz wymieniać tych rzeczy, ale dobra. Albo jeszcze pamiętam takie moje zderzenie, jak po kilkunastu miesiącach w Tanzanii przylecieliśmy na chwilę do Portugalii, potem przeprowadzaliśmy się do Barcelony i ja potrzebowałam uzupełnić swoje kosmetyki. No to co, u nas wchodzisz do jednej, drugiej, trzeciej drogerii, w zasadzie dostajesz oczopląsów wchodząc i widząc ten wybór, który jest, nie mówiąc o tym, co jest dostępne jeszcze w sieci. A w Portugalii czy w Hiszpanii nie ma takiej kultury drogeryjnej. I wiesz, i nagle zaczęłam sobie myśleć, kurczę, w Polsce bym wiedziała, gdzie, po co iść, bym znalazła te rzeczy, które chcę, a tu jednak tego nie ma. I okazuje się, że jak w innym miejscu mieszkasz przez dłuższy czas, to mi na przykład niektórych wygód, które są w Polsce, których nie doceniałam, i tu chyba bardziej wchodzi gdzieś głos mojego męża, który mówił, to mi się nie podoba, to jest bez sensu, w Polsce jest takie, siakie. I właśnie dyskredytujesz tą Polskę, kiedy tu jesteś, a potem, kiedy wyjeżdżasz, nagle łapiesz właśnie, to jest super, nawet samo w sobie podróżowanie na chwilę, żeby łapać tą inną perspektywę, tak, i widzieć to, co mamy, no bo jak ciągle taplamy się w tym samym błotku, to te rzeczy, które są udogodnieniami, nagle zaczynają, tak, wiem, wkurzać. System, to będzie w ogóle hit, ale no wiesz, jak ZUS działa w Polsce, w sensie chodzi mi o portal, tak, nie? Jaki to jest relikt i jak to wygląda? No wyobraź sobie, że w Hiszpanii jest gorzej. Da się. I teraz ta twoja wyidealizowana Hiszpania w głowie i to, że to jest taki kraj, że to jest fajne, no nagle okazuje się, że tak, przez ten pryzmat, no właśnie, bycia tymczasowo, bycia turystą, spoko, ale jak przychodzi kwestia ogarniania spraw, no to ja, mieszkając w Hiszpanii, załatwiałam sobie po prostu przez internet sprawy w Polsce i czasami jakieś dokumenty potrzebowałam, to one potrafiły być na drugi dzień w skrzynce moich rodziców, takie, wiesz, fizyczne. No, a żeby załatwić jakieś rzeczy w Hiszpanii, no to trwało. Ale tych rzeczy jest mnóstwo i teraz przypominają mi się właśnie różne urywki, jak choćby mieszkając w Paryżu, no właśnie, nie doczekałam się kuriera. Pamiętam to. Czekałam na niego 2 dni pod rząd, nagrywając ci wiadomości głosowe i finalnie wróciłam z rzeczami, po prostu dokupiłam kolejną walizkę, bo okazuje się, że kurierzy, jeżeli nie dostaną w zleceniu kodu do bloku, to nie zadzwonią. Jeszcze jak zobaczą numer, który nie jest francuski, nie ma szans, no żeby to się wydarzyło. Czy nie
wiem, to jest akurat taka grubsza sprawa, bo na pewno ja wielokrotnie będąc poza Europą, na maksa doceniłam bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w Polsce. Nagle stwierdziłam, wow, u nas jest świetnie, u nas tak, możesz praktycznie iść gdziekolwiek chcesz, kiedy chcesz. I nie zastanawiasz się, czy coś ci grozi. Oczywiście zdarzają się różne straszne sytuacje, o tak, ale statystycznie rzecz ujmując, w takich Stanach Zjednoczonych jest to absolutna norma, że ktoś komuś robi krzywdę każdego dnia. Czystość na ulicach. Ja też miałam takie coś, że ej, no jest jakoś inaczej. I no myślę, że dla nas tak poszukiwaczy nowości, osób otwartych na zmiany, no bo jakby każda zmiana niesie ze sobą niepewność, niesie dyskomfort, niesie tą energię, którą trzeba zużyć i no generalnie nasz umysł to tak nie bardzo lubi te zmiany, no musi się na nowo przyzwyczajać i myślę, że i ty i ja jesteśmy osobami, które po prostu cieszą się tą zmianą. Tak właśnie chciałyśmy, nasze umysły chyba to lubią. Nasze umysły, myślę, że jednak uczyłyśmy tego i czasami też się zastanawiam, na ile to, że na przykład jakąś sytuacją czy jakąś zmianą się nie stresuje na zewnątrz, to czy to jest to, że po prostu już któryś raz, że coś się dzieje i ja tak sobie radzę, czy na przykład to jest jakieś takie, wiesz, trochę kumulowanie. Albo twój organizm dobrze funkcjonuje w sytuacji jakiegoś takiego wewnętrznego kryzysu i napięcia. Ja też się nad tym zastanawiam, czy jestem taka spokojna, bo jestem rzeczywiście spokojna, czy po prostu jestem w trybie wojny i czuję się w tym świetnie. No właśnie, ja się nauczyłam przez ten czas, że to spokój mnie karmi. A wcześniej żyłam tym, że to właśnie ten stan wojny mnie karmił i jak się pojawiał spokój, to ja myślałam, że moje życie jest bez sensu. W sensie może nie bez sensu, ale rozumiem. Muszę coś zmienić. A teraz ta zmiana jest zupełnie czymś innym dla mnie. Jeszcze przyszły mi do głowy takie dwie kulturowe różnice w kontekście doceniania Polski. W Wielkiej Brytanii to oczywiście słynne, to też jest w Stanach, tak jakby pytanie, co u ciebie i to, jak ja strasznie doceniłam to, że w Polsce ludzie naprawdę mówią, co się dzieje, kiedy u nich jest źle. Tak. Oczywiście tutaj mamy po drugiej stronie całą jakby kulturę narzekalstwa, która też jest męcząca, ale fajnie jest móc powiedzieć prawdę na pytanie, co słychać. I tak samo pamiętam, jak właśnie będąc w Stanach, ja tam nie mieszkałam, ale byłam tam 5 tygodni za pierwszym razem w jednym miejscu, więc trochę poobcowałam sobie z tą kulturą, a przynajmniej z tą bańką, z którą miałam styczność. Ja doceniłam, chociaż to też było na studiach, ja na maksa, słuchaj, doceniłam wiedzę ogólną, jaka jest nam przedstawiana i przekazywana w szkołach. Jeśli chodzi o poziom szkolnictwa, nie jestem na bieżąco, nie słyszałam z dobrych rzeczy, natomiast mogę mówić z mojego doświadczenia, że nigdy nie zastanawiałam się nad tym wcześniej, że jesteśmy wszechstronnie jednak wyedukowani, bo przynajmniej mamy pojęcie o świecie, mówiąc najprościej. Raczej narzekamy na tą szkołę, nie? Tak, tak. I w momencie, kiedy próbowałam podjąć jakieś rozmowy z osobami w swoim otoczeniu studenckim, ze Szkotami, z całym szacunkiem, czy w Stanach, nie wiem, sobie obcując z bańką wellnessową, wydawało mi się, no dobra, no fajnie, no porozmawiamy sobie o jakichś wellnessowych, wiesz, trendach, zabiegach i refleksjach na temat odżywiania, ale ja też chciałabym porozmawiać o czymś innym. Nagle się okazuje, że nie, że to nie jest tak, że każdy ma jakąś tam wiedzę i coś usłyszał, coś poczytał, czegoś go nauczono. I to też był ogromny taki czynnik, który doceniłam. Poznaliśmy na Lanzarote Polaków, którzy mają 16-letniego syna i gdzieś jak tam trochę rozmawialiśmy z nim o tym, jak jest w szkole, co jest, no to właśnie jest podobnie, że on mówi, no ten poziom jest inny niż w Polsce. Co prawda jakby same brzmienie przedmiotów, takie jak global na przykład, że wiesz, takie rzeczy dotyczące świata, no dla mnie brzmi już tak sexy na zasadzie, że to nie jest fizyka, chemia, takie, tylko że po prostu jakaś wiedza o świecie, no ale z drugiej strony on porównując to, co jeszcze pamięta z Polski, a to, co jest tam, no to ten poziom też jest... Czy dla mnie to brzmi wręcz trochę śmiesznie, bo jakby, wiesz, global może być wszystkim i niczym. No i teraz... Jak ułożyć pod to program? Sama nazwa dla mnie w kontraście do Polski zabrzmiała interesujące, ale właśnie pytanie, co tam się kryje pod spodem i to jest to. Przecież jeszcze bym wróciła do tego wątku samotności. Koniecznie. Czy bycia w parze i tego, jak to zmienia perspektywę, bo wydaje mi się, że teraz analizując swoją historię na wizji, właśnie dochodzę do tego, że przez to, że wielokrotnie wyjeżdżałam sama i stawiałam, jakby byłam postawiona w takiej sytuacji, gdzie lub stawiałam siebie, już nie ma co, w końcu moja decyzja, gdzie wszystko było nowe i trzeba było zacząć od zera. Dla mnie to było bardzo dużo, jak dla jednej osoby. I mi się wydaje, że przez to, że jednocześnie bardzo chciałam mieszkać za granicą, bardzo poszukiwałam, to gdziekolwiek bym nie pojechała na wakacje, na wyjazd, na wypad, na chwilę, to ja patrzyłam na to miejsce pod kątem
czy mogłabym tu mieszkać? Mm-hmm. I myślę, że to jest też powszechne i pewnie wy też tak macie, że sobie jeździcie. Wprost zadawaliśmy tak. pytanie, czy chciałabyś tu mieszkać? I analizowałam sobie, jak wygląda codzienność takich osób i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, to co takie wydaje mi się smutne teraz, jak myślę sobie o mojej historii, to jest to, że przez to, że byłam sama, to dla mnie zawsze taką pierwszą impresją było to, że ale byłabym tutaj samotna. I tutaj na przykład wchodzi ten case, że chcę o tym mówić, bo wydaje mi się, że to jest super istotne, jak na przykład mój styl życia może być traktowany jako taki super aspiracyjny i właśnie wyidealizowany, ale w sytuacji, kiedy jedziesz gdzieś sama, no to oczywiście wspaniale, że możesz tam pojechać, wspaniale, że masz na to zasoby, że masz na to czas. I możesz tam pojechać prawdopodobnie dlatego, że masz elastyczną pracę, co też jest niesamowitym po prostu przywilejem. Ale przez to, że nie masz tam pracy, nie masz żadnego punktu zaczepienia z tym miejscem. I to dla mnie była największa frustracja przy wszystkich moich dłuższych wypadach, czy właśnie przy mojej przeprowadzce do Paryża. Też jakby polecam posłuchać podcastu twojego, w którym byłam gościnią w zeszłym roku, bo tam myślę, że dosyć mocno zanalizowałyśmy ten czas paryski. Dużo tam było moich przemyśleń takich na świeżo. One też się nie zmieniły. Pewnie doszły nowe, ale to jest na pewno bardzo, bardzo aktualne. I dla mnie pojawienie się w nowym miejscu, gdzie nie mam tam projektu, nie mam tam nowych ludzi z pracy, nie mam tam żadnego community, to jest totalna czysta karta i to jest bardzo samotne. I w momencie, gdy masz kompana, jest troszeczkę inaczej. W momencie, kiedy idziesz gdzieś na kontrakt, też jest inaczej. Z trzeciej strony, jeszcze dokończę mój po prostu wywód, bo to jest tak wielowątkowe i to jest tak, myślę, że warto pokazać to jako wachlarz różnych scenariuszy i możliwości i też trudności. Kiedy jedziesz gdzieś na kontrakt, masz tych potencjalnych znajomych, masz jakieś miejsce, do którego przychodzisz do biura, więc stopniowo wtapiasz się w środowisko, ale na przykład masz na tym kontrakcie 3 lata, 2 lata, 5 lat. Zajmie tu nie będzie. O Boże, genialnie, że to powiedziałaś, bo ja chciałam powiedzieć wieczność. Aha. A ja sobie myślę, że jesteś tymczasowo. Okej, okay, to ja pomyślałam sobie, Jezus, 2 lata to jest tak długo, że ja jadąc zupełnie jako ja, jako po prostu wolny ptak, mogę w każdej chwili zdecydować, to prawda, że ja stamtąd się wynoszę. I dlatego mi ta opcja, też zataczając klamrę, pomieszkiwania dawała duży komfort, bo myślałam sobie, dobra, testuję. Jadę w jedną stronę, wynajmę coś na kilka miesięcy, może na miesiąc nawet, maksymalnie na 3, to już jest dla mnie długo, i zobaczę. Popoznaję ludzi, potestuję, jak mi się spodoba, przedłużę, jak nie, zawsze mogę, no i znowu słowo klucz, wrócić. I no właśnie, więc to jest zupełnie inna soczewka i mi daje to takie poczucie wolności i tego, że nie jestem skazana i właśnie to może być powiązane z tymi studiami, z tym, że mam przed sobą kilka lat bycia w miejscu, w którym nie czuję się dobrze. Myślę, że to jest na maksa powiązane i my robimy dokładnie to samo, czyli zazwyczaj startujemy sobie z 3 miesiącami, żeby zobaczyć, jak to będzie i ewentualnie podejmiemy decyzję, że tak, chcemy zostać dalej, no bo to jest super, jeżeli masz tą możliwość, że nie łączy, tak jak powiedziałaś, nie łączy cię z tym miejscem coś i możesz zadecydować, jeżeli no niekoniecznie to poczujesz, bo szczególnie z Lanzarote mieliśmy tak, że tam nawet właścicielka domu, który wynajmowaliśmy, powiedziała, że ona by chciała na 3 miesiące zobaczyć, no jak będziemy ze sobą współpracować, a w Hiszpanii jednak był ten problem, że wiele osób chciało od razu na rok z góry. I jak trafiliśmy na nią, no mówimy, no tak, no to jest idealna dla nas opcja, bo nie wiążemy się na tak długi czas, a nie wiemy, jak będzie. Możemy się spodziewać. Byliśmy na Lanzarote kiedyś tydzień, więc to było jedyne nasze doświadczenie. I ja uważam, że to daje super wolność. I jest takim czymś, że ja z jednej strony zaczynam budować sobie ten dom. Nie myślę o tym, że za 3 miesiące będę stamtąd spadać, tylko jest ten okres próbny, ale my zazwyczaj po 1 miesiącu to już wiemy i od razu przechodzimy do tego, żeby to wydłużyć. Dlaczego? Dlatego, że ja nie lubię myśleć o dacie końcowej. Nie lubię odliczać dni. I jeżeli na przykład tutaj tak było, że wynajęliśmy to na 3 miesiące, a potem wiedzieliśmy, że gdzieś do czerwca będziemy chcieli być, to ja zapomniałam o tym, że będzie ten moment, kiedy stamtąd wyjdziemy. A kiedy wiem, że ten moment się zbliża, to zaczynam być pomiędzy dwoma światami. Zaczynam już coś organizować w Polsce, albo już przychodzą do mnie głosy z Polski, bliskich mi osób, które mówią, będziecie, to tu będą urodziny, tu będą kajaki, tu będzie ślub, tu będzie jakieś kolejne wydarzenie. I ja nawet pisałam gdzieś z miesiąc temu o tym na moich social mediach, że czuję się źle, bo trochę nie potrafię być tu i teraz, cieszyć się tym, że jestem na tym Lanzarote, bo jestem, bo wciąż tu działam, ale moja głowa już ucieka do tej Polski. Musiałam sobie to też przepracować, popatrzeć inaczej, zdystansować się. Nauczyłam się też tego, że nie chcę za dużo tu planować, że ja chcę tu po prostu przyjechać
i sobie być. I niech się te rzeczy dzieją, niż właśnie przyjeżdżać do Polski z planem odhaczenia, nadrobienia, załatwienia rzeczy, bo tak wyglądał w zasadzie mój pierwszy przyjazd. I to było koszmarne. To było straszne. Ja po miesiącu w Polsce jechaliśmy akurat na Bali, byliśmy tydzień na kwarantannie w hotelu. Ja się cieszyłam, że ktoś mnie zamyka na tydzień na kwarantannie w hotelu. Wiesz, kurczę, okien nie mogę otworzyć, ale i tak się cieszę, bo mogę się właśnie usiąść, mogę się uspokoić. Ale chciałabym nawiązać do tego a propos bycia samemu w tym procesie, a bycia w parze. Bo szczególnie po tym roku ja mam takie... Uważam, nie byłam w takiej sytuacji sama, więc nie potrafię tego porównać, ale uważam, że bycie razem, wiesz, jedna osoba ma gorszy dzień, druga osoba wspiera i to się rotuje. Przeżywanie razem tych rzeczy, dzielenie tych momentów, bycie razem w tej sytuacji, no już nie wspominając o jakichś aspektach organizacyjnych, finansowych, gdzie po prostu można się wzajemnie odciążać, wzajemnie działać, ale dla mnie jest też druga strona medalu tego, bo przyjeżdżamy, na przykład z Tomkiem, no jesteśmy razem. I teraz, wiesz, no nie ma on tych swoich znajomych, ja swoich znajomych. Nie mamy jeszcze wspólnych znajomych. I nie mamy kontekstów pracowych swoich osobnych, no bo pracujemy razem. I teraz bardzo ważne dla mnie, szczególnie w tym roku, stało się budowanie swojej niezależności. Czyli wiesz, w drugą stronę. Pozwalania sobie na te momenty, żeby pobyć samemu, żeby zbudować sobie w tym naszym wspólnym świecie jakiś wycinek swojego świata. Żeby na tej drugiej osobie nie obarczać, przepraszam, nie obarczać bycia kochankiem, przyjacielem, współpracownikiem, współlokatorem, że wiesz, to jest bardzo dużo ról na jednej osobie. A jak... Sorry. Jak nie masz gdzie tego zwentylować, no to jakby wszystko leci w tą jedną rzecz. Potem pojawiają się ludzie, no ale wiadomo, że te relacje na początku nie są tak głębokie. Więc my bardzo mocno pracujemy nad tym, że będąc razem, budując ten swój świat razem, mieć przestrzeń na bycie osobno, mieć tylko swoje rzeczy, mieć dni osobno, mieć nawet spotkania ze znajomymi, którzy są wspólni, no bo zazwyczaj oni zaczynają być wspólni, ale mieć też je osobno, żeby na chwilę wyzbyć się tego wspólnego wątku. I wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne, szczególnie kiedy decyduje się na podróż czy pomieszkiwanie razem w parze w zupełnie nowym miejscu. Żeby nie zawsze być po prostu duetem. Dokładnie, żeby nie zatracić, nie być taką magmą, nie zatracić siebie, bo no... Moim zdaniem przekłada się to później na jakiś aspekt tej relacji, bo krzywdzimy najbliższe nam osoby, wyładowujemy się na najbliższych nam osobach. Czasami uważam, że obarczamy te najbliższe nam osoby takim ciężarem, no wiesz, najprościej mówiąc, masz jakiś ciężar, masz jakiś, nie, coś cię wkurzyło, coś cię zirytowało, wprowadzasz jakieś takie trudne emocje, no ciężko potem mówić, że żeby... cieszyć się fajnym seksem, takim, wiesz, na ukojenie, bo tu się pojawiły takie trudne emocje, a tu, no okej, on może być na jakieś rozładowanie emocji, ale żeby tak przechodzić od stresującego, trudnego momentu do romantycznego związku, w którym jest wszystko super. I to też warto mieć na uwadze, bo znam osoby, które jakby nie skumały tego momentu. Dla mnie to jest spełnienie moich marzeń, o których nie wiedziałam chyba, że możemy przebywać z Tomkiem tak blisko siebie i trochę sobie nie potrafię przypomnieć tego, jak to było, kiedy żyliśmy w Warszawie i jednak większą część dnia spędzaliśmy osobno niż razem, ale teraz ja po prostu, wiesz, mam swoje dni, w których ja wychodzę albo Tomek wychodzi, znikamy sobie z pola widzenia i ja po 10 godzinach osobno wracam i czuję, jakbym tydzień go nie widziała i tęsknię. Jesteśmy 9 lat razem, więc to też dla naszej relacji myślę, że jest bardzo dobre, żeby właśnie budować dystans taki mentalny dlatego, żebyśmy byli niezależni, po to, żeby jeszcze fajniej budować nasz związek. Asiu, wydaje mi się, że z naszej rozmowy wynika tak dużo ciekawych wątków, które mogłybyśmy poprowadzić w przeróżne strony i teraz mam takie poczucie, że kończy nam się czas, więc wiem, że to jest ostatni strzał, ale wydaje mi się, że warto podkreślić, czy relacja w parze, czy w ogóle relacja. Relacje są chyba najważniejszą rzeczą, jaka może nas łączyć z danym miejscem, przynajmniej z mojego doświadczenia i też fajnie kontrastując to, jeśli chodzi o nasze historie i nasze podejścia, ja zauważyłam, że u mnie bardzo sprawdza się właśnie paradoksalnie to bycie jedną nogą w kilku miejscach, czyli samotnie, z doświadczenia osoby, która wyjeżdżała sama, wyjazd do Paryża na kilka miesięcy był bardzo, bardzo, bardzo trudny i tutaj też warto podkreślić, bo się mega z tobą zgadzam, że jeżeli mamy jakieś swoje
trudności, problemy, to ucieczka nie jest rozwiązaniem, bo w tym momencie, kiedy, tak jak sama mówiłaś, wyjeżdżając, mamy więcej tego spokoju, trochę mniej tych pokus, bo nagle możemy bardziej zderzyć się z tym, co naprawdę chcemy sobie powiedzieć, to te rzeczy jeszcze silniej za nami biegną. Pakujesz się ze sobą do walizki. Tak, wręcz uciekamy po to, żeby to nas dopadło jeszcze szybciej. Tak. I taka była moja historia paryska, że mam wrażenie, że wiele tych moich wyjazdów tak naprawdę było o tym, żeby zdjąć te wszystkie rozpraszacze dnia codziennego i zmierzyć się z tym twarzą w twarz, więc to jest bardzo ważna rzecz. Ale dlatego u mnie się sprawdziło to, sprawdza się to, że poprzez takie krótkie pomieszkiwania ja zaczęłam sobie budować takie półdomy. Mhm. Zaczęłam poznawać ludzi, mam znajomych w różnych miejscach i wtedy, kiedy tam przyjeżdżam w odwiedziny, to czuję się, jakbym była tak trochę u siebie. Tak. I mam tak na przykład właśnie w Paryżu, mam tak w Los Angeles i to daje mi taki komfort, że ja przyjeżdżając tam potencjalnie kiedyś na dłużej, no właśnie, pobyć sobie tymczasowo, podomować sobie tymczasowo, wiem, że nie jadę zupełnie do nowego miejsca i dla mnie jest to coś, co daje mi bardzo duże ukojenie i zdałam sobie sprawę, że w ten sposób przebiegła też moja przeprowadzka do Warszawy, która wyszła covidowo, tak jak u was wyszła Tanzania, tak u mnie wyszła Warszawa, bo ja jeszcze będąc na studiach przyjeżdżałam tutaj, poznawałam ludzi, nagrywałam i przeprowadzając się, nagle stwierdziłam, okej, to ja w sumie to już tak trochę tutaj mieszkałam i wtedy to lądowanie było bardziej miękkie. Zgadzam się z tobą i tak jak kiedyś wydawało nam się, że niekoniecznie chcemy wracać do miejsc, które odwiedzaliśmy w trakcie krótkich podróży poza Barceloną. Barcelona i Nowy Jork w zasadzie to był taki wyjątek. Tak teraz ja wiem, że my powracamy do tych miejsc, w których mieszkaliśmy i że po prostu ja już widzę siebie, jak ja się cieszę, że jadę w to miejsce, w którym mieszkaliśmy. Byliśmy teraz w marcu w Barcelonie i jak podeszliśmy pod balkon mieszkania, w którym przez 3 miesiące mieszkaliśmy, to wiesz, aż serducho mi mocniej biło, bo te wszystkie emocje się wyzwalały, więc totalnie się z tobą zgadzam i myślę, że tak od siebie jeszcze na koniec chciałabym dorzucić, że bo często w moim kierunku pojawia się takie pytanie, jak to zrobić, żeby tak wyjechać, jak zamieszkać, jak to jest, te obawy, czy ja sobie poradzę, czy mi się będzie podobać. I tak ja sobie kiedyś, gdyby takie rzeczy mi się pojawiały w głowie, doradziłabym to, żeby spróbować i nie porywać się od razu na rzucam wszystko i wyjeżdżam na rok, tylko może masz szansę wyjechać na miesiąc i pracować zdalnie z jakiegoś innego miejsca i po prostu zobaczyć, jak nie przez tydzień czy nawet dwa, ale przez miesiąc będzie ci w tym nowym miejscu. Jakie rzeczy cię dopadną, wiesz, jeszcze szczególnie w kontekście kobiet. To jest taki cykl, w którym no, różne rzeczy się dzieją w naszym organizmie, więc można też sobie zaobserwować, jak w każdej tej fazie będziemy reagować, jakie emocje będą się w nas pojawiać. I żeby zacząć od takich małych kroków, żeby... I może to nie musi być od razu drugi koniec świata, bo w Europie jest mnóstwo ciekawych miejsc i też miejsc, w których można w fajnym budżecie to zrobić, chociażby południe Hiszpanii, no jak szukaliśmy w zeszłym roku domów tam, to za 300-400 euro naprawdę można było mieć fajny dom. No i znowu, na miesiąc. Na miesiąc. I znowu abstrakcja. My za dom na Lanzarote, na Wyspie Kanaryjskiej, która też cenowo jest wyżej, płaciliśmy zdecydowanie mniej niż wynajem w podobnym metrażu mieszkania w Warszawie, więc można sobie porównać, skonfrontować te wszystkie rzeczy. Ja już się śmiałam do mojego męża, bo jak ktoś słyszał, że przyjeżdżamy na wakacje do Polski, to był komentarz, o, burżuje do Polski na wakacje, no nieźle, ale no. Jak robimy zakupy w sklepie, to jednak porównując, wydajemy podobnie albo troszkę mniej niż wydawaliśmy to w euro i można w fajnym budżecie sobie przetestować na przykład taki miesiąc, że jakby pozbierając dane, okazuje się, że ta zagranica wcale nie musi być taka przytłaczająca, przerażająca w takim kontekście takich planowania tego finansowym. No po prostu trzeba usiąść i się tym zająć. No bo jak ja zaczynałam, nie wiem, kompletować dokumenty na Bali do wizy jeszcze covidowo, to byłam przerażona, a jak to zrobiłam, to wiesz, to już było takie... Ej. W sumie to było całkiem spoko, więc po prostu warto zacząć działać, dowiadywać się. Jest dużo osób w przestrzeni internetowej, które już to robią, które można się w jakiś sposób zainspirować i zacząć właśnie od małych kroków. Miesiąc, może 3 miesiące, a z tą nogą zostawioną w tym miejscu, polecam, w którym się jest tutaj. I po prostu sprawdzić, czy to jest dla nas. Tak, czy bo to nie będzie dla każdego. Czy ta forma, to miejsce, bo naprawdę jestem fanką tego, żeby marzenia po prostu konfrontować i realizować, bo może się okazać, że to w ogóle nie jest nasze marzenie i można szukać czegoś zupełnie innego. Znam takie osoby, które przez bardzo długo żyły,
ja zawsze powtarzam, że nie żyjmy wyobrażeniami o czymś, bo będzie nam się wydawało, że nasze życie nigdy nie jest pełne, bo brakuje nam czegoś, a tymczasem konfrontacja może pokazać, że ej, to życie zawsze było pełne, to było jakieś marzenie przetestowane. Ja mam tak z Bali, bardzo chciałam tam mieszkać, pomieszkałam i miałam bardzo dużo momentów zachwytu, bardzo dużo mi ten pobyt tam dał, ale na pytanie, ale jak to, nie chcieliście tam wrócić, przecież było wam tak dobrze? Ja wyjeżdżając, wiedziałam, że to był ten czas tam i ja na ten moment dziękuję. I to wystarczy i to mnie nasyciło. Nie chciałam tej historii dalej ciągnąć, bo po prostu też chciałam zmiany. Wiesz, i czasem wyjazd jest po to, żeby docenić to, skąd przyszliśmy i wiele osób może dzięki temu doceniło Polskę. I teraz my siedzimy tu i rozmawiamy do was w Polsce, w Warszawie. A ja tobie, Asiu, bardzo dziękuję za to, że byłaś moją gościnią. To była czysta przyjemność i ja poproszę więcej. Dziękuję. Dzięki. Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie letniej serii Na Dwa Głosy. Dajcie znać, czy chcecie, aby taki format rozmów zawitał do podcastu na stałe. A może macie swoich ulubionych gości? Czekamy na wasze opinie i refleksje w komentarzach na YouTubie, Spotify i Instagramie. Do usłyszenia.